Dzień dobry. Witamy. Jeśli nie wszyscy z Państwa wiedzą, gdzie umiejscowić Leszczyny, wyjaśniamy. Otóż wystarczy z drogi wiodącej z Katowic do Cieszyna, tuż za Łaziskami, skręcić prawo i po 20 kilometrach znajdą się Państwo u stóp tego wspaniałego, urokliwego budynku w samym centrum Leszczyn. A jeśli Państwo już tutaj trafią, to z pewnością natkną się na życzliwych ludzi, na starą, bardzo dobrze zachowaną architekturę, na motokrosowy tor, na kopalnię, która wydobywa równocześnie i węgiel, i sól, no i na dziesiątki innych atrakcji. To jest herb Leszczyn, a to jego autor, pan Sylwester Musiolik, heraldyk. Heraldyk amator. A to pani Cecylia Sobek, autorka tej oto pracy dyplomowej. Pisała ją pani o swoim mieście. Tak, urodziłam się w tym mieście. Zainteresowała mnie historia tego miasta. I dlatego właśnie podjęłam się napisania tej pracy. Tak wiele zgromadziła pani dokumentów i zdjęć. Czerwionki, z Dębieńska i z Leszczyn. Są to miejsca, które jeszcze istnieją, ale są także miejsca, których już nie ma. Tak, na przykład to zdjęcie przedstawia dzielnicę domków takich dwurodzinnych, które teraz już zniknęły z Czerwionki. Na tym miejscu zostały wybudowane duże bloki. Proszę pani, co takiego fascynującego było w historii tych trzech osad górniczych? Ciekawe wiadomości już znalazły się w różnych kronikach już od XIII wieku i w ogóle budowa tych osad była oparta na bogactwach naturalnych, które tutaj występują, przede wszystkim na węglu. Proszę pani, a czy istnieje jakaś legenda, która mówi o początkach tej miejscowości? Tak, no nie wiem, czy pani wie, kto to jest. No, nie bardzo. To jest głowa Ramży. Ramży, który zamieszkiwał górę Ramże, która tutaj jest najwyższym wzniesieniem w okolicy. Tak, ma 22 metry ponad poziom morza. To była olbrzymia postać z długą brodą, zieloną brodą, z zielonymi włosami. I co ciekawego jeszcze, że stopy jego, pięty jego były odwrócone do przodu, a kolana do tyłu. No on miał jakieś ogromne stopy. Tak, olbrzymie stopy. Właśnie jeżeli ktoś ma takie olbrzymie stopy, to się mówi, masz takie stopy duże jak Ramża. Leszczyny jako wioska na ziemi rybnickiej posiadały herb typowo wiejski. Może pokażę. Był to żuraw, czyli studnia z podniesionym ramieniem i zawieszone wiadro nad studnią. Ten herb ma 11 lat. Powstał w momencie połączenia się tej aglomeracji leszczyńskiej, a więc Leszczyn, Czerwionki, Czuchowa i Dębieńska. Ten herb jest trójpolowy i zawiera trzy motywy heraldyczne. Jest to typowo herb mówiący, mówi o zajęciach ludności, a więc młotki górnicze, przemysł, górnictwo, jest przecież kopalnia Jubilatka Dębieńska. Chłost zboża, to rolnictwo, klucz PGR, Czerwionka. Historia również jest tutaj pokazana w postaci, w kształcie orła piastowskiego. W tej pracy są herby miejscowości Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zdążyłem ich zebrać 183. Który z herbów ceni sobie pan najwyżej? Powiedziałbym herb Jastrzębia Zdroju. To ten herb, którego autorem trochę wcześniej ode mnie w stosunku do Leszczyn był znany Szymon Kobyliński.
Jakie to jest zajęcie, heraldyka? Ogromnie pasjonujące. Ono mi pochłania cały czas poza pracą, no, i w rodzinie. A co na to żona? Przychylnie. W Leszczynach mówi się, że jest pan dyrektorem trzech kopalni. Kopalni węgla, kopalni kamienia i kopalni soli. To wszystko prawda i na szczęście to jest jeszcze kopalnia węgla kamiennego, a nie kamienia węgielnego. Formalnie jednakże dyrektor Andrzej Kapłanek jest dyrektorem kopalni węgla kamiennego. Ale to, co tutaj mamy przed sobą, ilustruje tę tezę, że pan wydobywa i sól, i kamień, i węgiel. Rzeczywiście i to nawet w tych właściwych proporcjach, bowiem na tą ilość węgla, około 7 tysięcy, trzeba wydobyć około 5 tysięcy kamienia i znaczną ilość wody, która by nie zalała wyrobisk, no, trzeba ją wypompować w ilości 16 tysięcy metrów sześciennych. Czyli 7 tysięcy, 5 tysięcy i 16 tysięcy. Panie dyrektorze, co wobec tego robi się, by tę wodę neutralizować, bo przecież ona jest zasolona? Po części, bowiem 5 tysięcy metrów z tych 16 to jest woda słodka i po uzdatnieniu pompujemy do sieci miejskiej, neutralizując ten ogromny niedostatek wody na Śląsku. 9 tysięcy to jest woda miernie zasolona i na dzisiaj niestety nie ma technologii w Polsce dostępnej do skutecznego zagospodarowania tej wody. Natomiast jest woda silnie zasolona, to jest w ilości 2000, około 200 metrów na dzień dzisiejszy, które w naszym zakładzie, wybudowanym zakładzie odsalania, przerabiamy na... Na co? Właśnie. Sól kuchenną. Tak, o sól. W ilości około 44 tysięcy w skali roku. Karnalit, tak. To jest sole magnezowo-potasowe w ilości około 200 ton w skali roku. Następnie kilka ton roztworów jodu i bromu. Oczywiście dostajemy 200 metrów wody odsolonej, ciepłej, którą zagospodarujemy w naszej łaźni kopalnianej. Czyli w tej wodzie kąpią się górnicy? Tak jest, bo to niesie ładunek ciepła dość pokaźny, ta woda, tak. z procesu technicznego. No i jest wieloskładnikowa solanka, to jest kuriozalna sprawa, bowiem atesty Ministerstwa Zdrowia pokazują, że tą wodą można leczyć. Robimy to w naszym ośrodku balneologicznym, sprzedajemy ją do naszych polskich ośrodków sanatoryjnych. Takie są właściwości tej wody. No czyli z tego widać, że zakład odsalania jest zjawiskiem błogosławionym. Teraz powstaje tylko pytanie, dlaczego taki zakład funkcjonuje tylko i wyłącznie w kopalni Dębieńsku, a w innych nie? To jest problem, z którym boryka się polskie górnictwo, jako że kopalnie są na południu, a morze na północy i po drodze cały ciąg polskich rzek. I to jest kwestia tej właśnie etyki zawodowej, inżynierskiej naszych górniczych, że chcemy za wszelką cenę, by nie zanieczyszczać tych rzek. Nasz zakład jest zakładem badawczym właściwie i myślę, że efekty będą rozszerzone na inne kopalnie, które z tym problemem się borykają. Czy pan umie odpowiedzieć na pytanie, kiedy wyjdziemy z fazy eksperymentu i kiedy ta metoda, czy inne lepsze metody staną się powszechne? Panie redaktorze, niewiele już czasu, bowiem na dzień dzisiejszy w wspólnocie węgla kamiennego prowadzi się daleko zaawansowane rozmowy z szwedzkimi kontrahentami, którzy potrafią nam sprzedać bardzo skuteczną technologię zagospodarowania tych wód. To jest kwestia tylko i wyłącznie środków dewizowych. Miejmy nadzieję, że takie środki się znajdą, bo sprawa dotyczy właściwie życia wszystkich mieszkańców Polski. Kopalnia Dębieńsko chciała postawić budynek dla górników. Postanowiłem stworzyć im krańcowo odmienne otoczenie, bajkową scenografię kontrastującą z ciemną czeluścią kopalni. Oto słowa architekta Janusza Waligury. I dom, który stworzył.
Ten budynek Państwo już znają. Zresztą jest to jeden chyba z bardziej znanych budynków w Polsce. Jak to się stało, że w Leszczynach powstała taka perełka architektury? No, każdą realizację należy od czegoś rozpocząć. I rozpoczęliśmy od myślenia, i to myślenia takiego, w jaki sposób zagospodarować tutaj teren centrum naszego miasta. Szukaliśmy po prostu realizatora budynku takiego, który by architekturą odpowiadał i nawiązywał do naszych starych familoków. Pan Zygmunt Kurpan jest radnym i pan Benedykt Korus z kopalni Dębieńsko. Powszechnie uważa się, że jeżeli budynek jest ładny, jeżeli jest zbudowany z cegły, to na pewno jest droższy od tych tradycyjnych z wielkiej płyty. Jest nieprawdą, więc budynek, koszt 1 m² powierzchni użytkowej budynku budowanym metodą uprzemysłowioną jest 85 tysięcy złotych. Natomiast nasz budynek kosztował 81 tysięcy złotych. Czyli o 4 tysiące złotych mniej przy każdym metrze kwadratowym powierzchni użytkowej. Krótko mówiąc, nieprawdą jest, że to co ładne musi być zaraz droższe. I tak ów dom wygląda w środku. Zacytujmy raz jeszcze słowa architekta. Miałem nadzieję, że w tak ukształtowanym otoczeniu powstaną więzi sąsiedzkie, rozwinie się troska o wspólne dobro. Państwo Joanna i Jerzy Gudzikowie mieszkają na pierwszym piętrze. Proszę pana, podobno poza normalnymi obowiązkami zawodowymi szczególnie dba pan jeszcze o to, by tutaj się dobrze żyło i mieszkało. Czy to prawda? Pracuję tu, bo się czuję tu jako gospodarz i jestem gospodarzem. Ten budynek mieszkańcy Leszczyn nazywają dom pod zegarem, albo mówią o nim ratusz lub nawet pałac Toranaki. Oficjalna nazwa jest nieco mniej romantyczna i brzmi po prostu zespół budynków mieszkalno-usługowych. Czy ten budynek nie jest przypadkiem takim zrealizowaniem jednorazowego marzenia władz gospodarzy Leszczyn? Nie jest to żadna fanaberia budowlana. W mieście realizujemy obecnie kilka obiektów o podobnej architekturze, czego dowodem tutaj te oto zdjęcia. Gdyby kopalni Dębieńsko zaproponowano zbudowanie jeszcze jednego takiego domu, to co byście na taką propozycję odpowiedzieli? Akurat jesteśmy w trakcie realizacji takiego budynku w Leszczynach przy ulicy Pojdy. Oby Leszczyny były najładniejszym miastem w Polsce. Patrzą Państwo na fenomen. Jedyny na świecie zbudowany na hałdzie tor motokrosowy. Proszę popatrzeć na to podłoże. To są odpady wydobyte z kopalni węgla kamiennego. Obok mnie Walter Stępiński, najlepszy motocyklista w Czerwionce. Proszę pana, czy jazda na takim torze nie może budzić obaw? Nie, w żadnym wypadku, bo w motokrosie właśnie to się cechuje motokros, że jeździmy po różnych terenach, różnych nawierzchniach i to jest jedna z po prostu lepszych nawet nawierzchni, bo ona zdaje się jechać w różnych warunkach pogodowych. Jaka jest długość tego toru? Około 2200 metrów jest średnio. Różnica wzniesień? Jest około 80 metrów. Niektórzy mówią, że to jest najwyższe sztuczne wzniesienie w Europie. Ponoć tak. Proszę pana, maszyny, na których siedzimy, są piekielnie mocne i piekielnie szybkie. Tak, one osiągają moc około 406 koni, szybkość około 120-130 km na godzinę. Proszę pana, a te amortyzatory, a koła? Tak, amortyzatory są bardzo mocne i bardzo wytrzymałe. Mają skoku około 280 do 300 mm.
przednie zawieszenie, tyle samo ma tylne zawieszenie sterowane centralne jednym teleskopem. Proszę pana, jak wysokie mogą być skoki na motorze? No, na motorze. Skoki około 10 do 12 metrów nawet. A długość? Długość około 30 metrów. Proszę pana, jak prowadzić taką maszynę, która z taką szybkością rwie do przodu i trzeba jeszcze ją prowadzić przecież po bardzo fałdowanym terenie? No to panie, po prostu trzeba mieć dużo siły, dużo umiejętności posiadać, żeby nią szybko jechać i duży refleks, dużo po prostu koncentracji, być cały czas skoncentrowanym. Proszę pana, przyniósł pan z sobą garść medali tutaj. To jest tylko część pana trofeów, tak, które pan zdobył w ostatnim czasie. Tak, to są medale zdobyte do Mistrzostw Polski. Również startowałem do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Przyjaźni. Wiem, że pan ma dwa tytuły Mistrza Polski i kilka czy kilkanaście wicemistrzowskich tytułów. Tak, akurat byłem dwa razy mistrzem i wielokrotnie wicemistrzem. Nigdy się więcej nie udało powtórzyć w tej klasie 250 cm sześciennych. Tutaj obok, z lewej, stoją trofea zdobyte przez zawodników właśnie klubu w Czerwionce. To są puchary, są wieńce, są szarfy. A tam na dole młodzi, których już mieliśmy okazję oglądać, sposobią się do kolejnego, czy do kolejnych skoków, tutaj na tym gardzie, na którym stoimy. Myślę, że oni są, panie Walterze, tak samo odważni i tak samo utalentowani jak pan. Mają wielkie szanse być wielkimi sportowcami. Koksownia Dymińsko niedawno została zmodernizowana. Sądzę, że nie do końca. Chciałem tutaj pokazać kawałek blachy. Tak się składa, że koksownia sąsiaduje z kopalnią Dymbieńsko przez płot. To jest kawałek blachy, który dwa lata znajdował się na dachu budynku naszej dyrekcji. Tak on wygląda po dwóch latach. Znaczy, to się po prostu sypie. Polewaliście go kwasem solnym? Tak to wygląda, jakby to było polane kwasem solnym. Zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że koksownia w miejscu, powiedzmy sobie, swego zlokalizowania jest zakładem uciążliwym dla otoczenia, bezpośrednio właśnie tutaj przylegającego. Jednakże modernizacja koksowni wybitnie sytuację poprawiła. No jak wyglądało to wcześniej? Czy mogę się tu wtrącić? Obiegowo słyszy się stwierdzenie, tu nie mówię o szczegółach technicznych, że jest gorzej jak przed modernizacją. To jest obiegowe stwierdzenie. Obiegowe. Które słychać codziennie i wszędzie. Te dwa lata postoju niecałe, które tutaj, prawda, wtedy koksownia stała, zrobiło swoje wśród otoczenia najbliższego, wśród mieszkańców, dlatego że zakład, modernizacja koksowni Dymbieńsko polegała na całkowitym zatrzymaniu zakładu. Rzeczywiście odczuliśmy to jako mieszkańcy tego miasta, szczególnie dzieci. Dlatego, że w tym czasie spadła zachorowalność na nieżyty górnych dróg oddechowych. W tej chwili sprawa wróciła. Nadal uważam, że ten problem należy rozwiązać. Uważam, należy go rozwiązać po prostu do końca. No więc będzie koksownia dalej modernizowana? Na pewno nikt z nas tutaj nie zasypia, prawda, gruszek w popiele, no i będzie chciał tutaj stale dążyć do jakiegoś unowocześnienia i poprawienia stanu rzeczy. W dalszym ciągu jest wszystko cacy. Kopalnia wydobywa, koksownia przerabia, a 450 ton pyłów i różnych odpadów spada tu na każdy kilometr kwadratowy. Ja już nie mówię o nas, bo nam tam zostało, powiedzmy, po 20, 30, 40 lat życia, ale co mają powiedzieć dzieci? Co my tym dzieciom zostawimy? Zdegradowane środowisko? Koksownie tylko wzbogacają, przerabiają, uszlachetniają tą ciężką pracę górnika, ten surowiec, i produkuje się bezdymne paliwo, a więc koksownia przez swoje działanie, ona później wpływa w naszych osiedlach, w naszych, powiedzmy sobie, miastach, kotłowniach, szpitalach, prawda, szkołach, na to, żeby tam w miejscu zamieszkania, tam gdzie właśnie ludzie, konkretnie rzecz biorąc, przebywają, mieszkają, tam właśnie
żyło im się dobrze, czysto. Panowie, mimo wszystko ku pamięci chciałem panu dyrektorowi podarować tą brachę. Bardzo proszę. Słychać, już lądują ci wspaniali mężczyźni na swoich wspaniałych maszynach. Proszę panów, czy trudno było tam na górze? No trudno ze względu na dosyć turbulentne warunki. No ale po prostu i do tego się trzeba przyzwyczaić. Wiatr jest, wieje. Wieje, no i zimno, prostu... to się czuje. No się czuje, ale... Tu nam jest dosyć ciepło, jak widać zresztą. Może się panowie przedstawią. No, ja jestem Miron Jędrysiak. A pan? Ja jestem Jan Mika. Co mówią rolnicy miejscowi na to, że panowie tutaj ćwiczą na tym polu i że panowie tutaj latają na górze? No czasami. Tak. No czasami to nas po prostu przeganiają. Przeganiają i to robimy tak, że następną niedzielę będziemy latali tam na polu. Na następnym polu. I tak. Przenosimy się po prostu co jakiś czas na inne pole. Proszę panów, a kim panowie są z zawodu? No ja jestem z zawodu kierowcą. Pracuję. Ja jestem rzemieślnikiem. Co takiego sprawiło, że panowie się zainteresowali motolotnią i lataniem? No w moim wypadku to było właściwie, no, zaczęło się od modelarstwa i to już poprzez modelarnię w Leszczynach. Podobno pan w ogóle budował swoją motolotnię, tak? Zbudowałem, latam 3 lata, no to już jest trochę rutyny, trochę praktyki. Proszę panów, co tam widać z góry? Oj, no jest to o tyle ciekawe, że widzi się co chce. My po prostu wzbijamy się na jakąś wysokość w krótkim czasie. Rozbiegu nam trzeba parę metrów i jak jest coś ciekawego, na przykład zające. O, zające strasznie ciekawie wyglądają, wie pani, podczas lotu, podczas samego lotu. One po prostu, no nie wiem czy to jest, jak mnie leśnicy będą słyszeli, to może będzie jakieś weto, ale te zające po prostu szaleją na polu i staramy się, wystraszone strasznie i staramy się jak najszybciej odlatywać. Co jest takiego romantycznego w tym sporcie? Odwieczna chęć latania. Panowie dzisiaj czekali na ten lot kilka godzin. Czekania było dużo, ale nawet w tym czasie, w czasie tego krótkiego lotu przeżyliśmy to, o co chodziło, od samego rana. Dużo przyjemności, tak. Dużo czasu się przy tym spędza, ale... W sumie te parę minut jest warte tego wszystkiego. Ponieważ panowie wybierają się na kolejny lot, to należy wam życzyć zdrowego rozsądku, tak? Tak, dziękujemy. I właśnie tak wyglądają autentyczne familoki.
Większość takich budowli objęli swoją opieką konserwatorzy zabytków, a tu zadbano o ich drugą młodość. Kończymy pierwsze spotkanie z mieszkańcami Leszczyn. Zapraszamy na następne za kilkadziesiąt minut. Dzień dobry po raz drugi. Państwo nie dadzą wiary, ale niedaleko miejsca, w którym stoję, znajdowała się kiedyś największa dziura na świecie. Urodzony w Czerwionce, w dzielnicy Leszczyn, znany pisarz Wilhelm Szewczyk w ostatnim felietonie w Dzienniku Zachodnim pisał tak. Na polach Czuchowa w pobliżu kopalni Dębieńsko znajdowało się przed 80 laty miejsce, które pod hasłem Czuchów przez niemal dwa dziesięciolecia figurowało w encyklopediach światowych jako największy otwór wiertniczy na kuli ziemskiej. Był najgłębszy, bo sięgający dokładnie 2237 metrów i 72 centymetrów. No cóż, czasy się zmieniają. Dzisiaj w Leszczynach mówi się częściej o soli i kurczakach niż o owej dziurze. To kurczątko wykluło się dosłownie godzinę temu w zakładach drobiarskich w Leszczynach. To bezbronne piskle będzie dorosłym brojlerem za 59 dni, czyli 8 tygodni. Proszę Państwa, wszystko o hodowli, produkcji i sprzedaży kurcząt drobiu wie Pani dyrektor tutejszych zakładów, Leokadia Rozwadowska. A czy Pani wie, ile to maleństwo zjada paszy w ciągu całego cyklu chowu? No chyba na razie niedużo. Od 4 do 4,5 kg za cały okres. To jeżeli Państwo macie u siebie w zakładzie około 14 milionów takich kurcząt, to ile trzeba przygotować paszy? Całe to towarzystwo trzeba wykarmić, przeznaczając na nie 60 tysięcy ton paszy. Proszę Pani, sądzę, że takie kurczątka wymagają bardzo wiele opieki, przede wszystkim ciepła. Uwielbiają cieplarniane warunki. W pierwszym okresie temperatura oscyluje w granicach plus 35 stopni. Pani dyrektor, czy to jest jakaś specjalna rasa kur? Wystarczy tylko spojrzeć na nie i już widać, że płynie w nich błękitna krew. Zatem Pani pozwoli, że dokonam prezentacji. Oto kurza arystokracja. Kura White Rock i kogut Dominante White Cornish. To bardzo skomplikowane. Mnie tylko utkwiło w pamięci Dominanta. Czy on jest taki znakomity? No w tym przypadku właśnie kura ma więcej do zaoferowania cech swojemu potomstwu niż kogut. Proszę Pani, także hodujecie i sprzedajecie gęsi. Pamiętam z dzieciństwa, że dzieci niejadki straszyło się, że będzie się je tak żywić jak gęsi, to znaczy takimi kluskami.
Gąski karmimy owsem, wodą i marchewką. No niestety, nie tylko my lubimy marchewkę. A nie protestują? Nie, jak pani widzi, kondycje mają wspaniałą, zatem czują się na pewno dobrze. Proszę pani, wiem, że te gęsi wędrują za granicę, że są lubiane i cenione przez odbiorców zagranicznych. Tak, przeważająca część to odbiorcą jest Niemiecka Republika Federalna, zatem państwo Najnaj, czyli największy eksporter, importer i najwyższe wymagania. Ale ponadto struktura eksportu jeszcze ujmuje 60 ton kaczek Pekinów i kurczaków wiejskich 277 ton. I one wędrują do Włoch, Hiszpanii, Holandii. Eksport to jest rzecz pocieszająca, ale chcielibyśmy więcej takich wyrobów mieć u nas na rynku. Jesteśmy w stanie zapewnić pełne potrzeby rynku. Ja nie kwestionuję pani spostrzeżeń rynkowych, ja tylko pragnę wskazać, że winę należy szukać poza naszym zakładem. Mam pełny asortyment drobiu poza reglamentacją. Prowadzimy garmażerkę, jest to jednak produkcja uboczna. Wyprodukowaliśmy w tym roku 200 ton kurczaka wędzonego i 60 ton wędlin. Jest to jak na produkcję uboczną wielkość licząca się, natomiast niesatysfakcjonująca odbiorców. Spróbujemy i ten problem w przyszłości rozwiązać ku zadowoleniu odbiorców. Uż ja sama to haraniu, haraniu, ci stasie rebro pri harani waju. Uż ja sama to haraniu, haraniu, ci stasie Лентой первываючи, Злотом пересыпаючи. Mówi pan doktorze, że przed wojną stąd z Leszczyn wywożono do Anglii co miesiąc dwie cysterny takiej solanki? Tak, w istocie. Anglicy, zbadawszy wartości tej solanki, zamawiali co miesiąc dwie cysterny dla celów leczniczych. Pan Antoni Bera jest lekarzem pasjonatem. Sam wpadł na pomysł, by tutaj na miejscu wykorzystywać w celach leczniczych te właśnie solanki. I to jest świadectwo. Świadectwo ochronne, które potwierdza ten pana pomysł. A to już jest prototyp. Proszę go skomentować. Więc pod ciśnieniem trzech atmosfer przepływa przez jamę ustną roztwór 3% solanki kopalni Dębieńsko. Czyli to jest za pomocą tego zbiornika, tak, z tego zbiornika, przy pomocy przewodu i tego ustnika. I takiego właśnie ustnika. Opłukuje najpierw szczękę górną, a potem szczękę dolną. Tu są, nie wiem, czy to jest widoczne, są dziurki właśnie. Tu dostaje się solanka pod ciśnieniem do ust i wtedy dokonuje się... Cały ten proces trwa 3 do 4 minuty, czyli przepływa w ciągu tego czasu 50 litrów solanki. Proszę pana, czy prawdą jest, że Ciechocinek zaczął pana naśladować? Tak. Po obserwacji w ciągu jednego roku zauważyliśmy bardzo dodatnie wyniki do leczenia paradontozy. Zgłosiliśmy o tym do Ministerstwa Zdrowia. Przyjechał profesor Krzywicki, skopiował to dosłownie od nas wszystko i w Ciechocinku urządził 12 stoisk. Panie doktorze, co można jeszcze leczyć przy pomocy tej solanki? Więc przy tej pomocy tej solanki leczymy wszystkie zmiany kręgosłupa, wady postawy, dalej zmiany kostno-stawowe i wszystkie przypadki pourazowe, powypadkowe. Proszę pana, ta solanka trafia tutaj wprost z kopalni, ale tak jest teraz. W przeszłości zaś się było inaczej. W przeszłości sanitariusz nasz jeździł na dół, wywoził wiadro z krystalizowanej soli, tośmy rozpuszczali i stwarzali płyny. No właśnie, dawniej w ogóle tutaj była stara łaźnia, która nie cieszyła się jakby najlepszą opinią. Tak, i nam brakowało właśnie takiego z basenu kąpielowego. Przecież mieliśmy ogromną ilość dzieci z wadami ustroju i oczekaliśmy się tego, że kopalnia przerobiła całą łaźnię na obecny zakład balneologii. Proszę pana, czy zawsze takie, tylko takie ładne dziewczyny kąpią się w basenie? Tu korzystają wszyscy z tego, nie tylko ładne dziewczyny, przede wszystkim dzieci, dorośli i górnicy i mieszkańcy Leszczyn. Czyli można założyć, że taka solanka dodaje i zdrowia, i urody. I przede wszystkim działa bardzo dodatnio psychicznie. Chociaż każda rzecz
dobre, w prawą głowę, tak? Uwaga. Dziękuję bardzo. I w ten oto sposób mam już pamiątkowe zdjęcie z Leszczyn. Zrobił mi je pan Ernestyn Stojer, opiekun fotografików leszczyńskich, a obok mnie pan Piotr Sosna, który jest kierownikiem klubu Górnika, przy którym działa sekcja fotograficzna. Więc zespół fotograficzny działa w klubie górniczym Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko od 1968 roku, a więc dzisiaj mamy prawie jubileusz 20-lecia istnienia. Czy pan zdołałby obliczyć, ile to już zdjęć zrobiliście, ile papieru zostało zużytego na te zdjęcia, ile taśm filmowych? Oczywiście. W sekcji brało udział około 120 osób, bo to około, bo trudno powiedzieć inaczej. Za te 20 lat zużyto 34 tysiące metrów taśmy filmowej, czyli ta taśma, która jest potrzebna i do aparatów fotograficznych. Natomiast jeżeli chodzi o odbitki, to wykonano około 90 tysięcy różnego rodzaju formatów odbitek, także w ogólnym bilansie wychodzi ponad 100 filmów w ciągu jednego roku. Oto, proszę Państwa, znaleźliśmy to zdjęcie w naszej dokumentacji archiwalnej sekcji fotograficznej. Ale to nie wy robiliście to zdjęcie? To zdjęcie myśmy nie robili, bo wtedy jeszcze sekcja nie istniała. No bo to było gdzieś koniec zeszłego wieku. To 1890 rok. Od tego momentu zaczęliśmy sekcję jako sekcję reportażową, dokumentalną. Rozpoczęliście fotografowanie historii Leszczyn. To takie porównanie. To jest ta sama kopalnia. No ale różnica kilkudziesięciu lat. To już wasze zdjęcie. To nasze zdjęcie, proszę sobie popatrzeć, jest różnica kopalni. A następne to znane stare, nam Familoki. Stare Familoki, tu gdzie się mniej więcej znajdujemy, obok nas, stare Familoki. One już dzisiaj wyglądają trochę inaczej, bo wtedy, kiedy robiliście to zdjęcie, nie było tego ogródka jordanowskiego, w którym jesteśmy. Panie Piotrze, pan też ma jakieś zdjęcie. Cóż to jest? O tak, ja mam zdjęcie z 1904 roku. Jest to zdjęcie, które zdobyło pierwszą nagrodę na konkursie fotografii robotniczej zorganizowanej przez redakcję Przekroju i redakcję Polityki. No ale jakie to zdjęcie ma związek z Leszczynami? To jest zdjęcie, centralna postać na tym zdjęciu, górnik, to jest Józef Hajduk, ten właśnie trzymający bryłę węgla. Był byłym pracownikiem kopalni. Kopalni Dębieńsko. Tak, oczywiście kopalni Dębieńsko, uczestnik trzech powstań śląskich. I w ogóle to zdjęcie pochodzi właśnie z Leszczyn. To zdjęcie właśnie pochodzi z Leszczyn. Bierzemy w każdych dniach Leszczyn udział w tych konkursach fotograficznych, jako nasza sekcja. Ale widzę, że ma pan jeszcze tutaj inne zdjęcia, to po prostu my. Te zdjęcia były robione dziś, faktycznie w trakcie realizacji programu przyjazdu do Leszczyn. Panie Ernestie, wszyscy już mają pamiątki w formie zdjęć, ale pan jeszcze takiej pamiątki nie ma. Może zamienimy się rolami i teraz ja panu zrobię zdjęcie tutaj, dobrze? Proszę bardzo, z miłą chęcią. Proszę się uśmiechnąć. Jeszcze szerzej, panie Ernestie. O, tak jest, dziękuję. Tę piłkę mieli w ręku najwybitniejsi piłkarze ostatniej doby. Grzegorz Lato, Szarmach, Lubański, Dejna, Kasperczak. Tutaj właśnie przyjeżdżali do Kamienia. Pan Wiktor Golisz, szef ośrodka w Kamieniu, jest właściwie żywą historią 25-lecia tej firmy. Ale obok tej żywej historii jest historia pisana. Oto kronika ośrodka. Pierwszy zapis jest... Też prowadzono od 25 lat. Od 25 lat. Pierwszy zapis to jest Polonia Bytom. Polonia Bytom się tu pojawiła jako pierwsza. Ten wspaniały klub. A potem już przyszła reprezentacja. Kazimierz Górski tutaj bywał ze swoją kadrą.
Tu liczą już godziny nasi kadrowicze. Będąc u panu, kamień zapewnia atrakcyjny wypoczynek. Do kamienia po formę. Zresztą Zbigniew Dudkowski, kiedy pisał Gwiazdy, Bramki, Emocje, taką książeczkę, napisał w pewnym momencie tak. 6 czerwca 1973 roku reprezentacja Polski pokonała reprezentację Anglii 2-0. To wtedy po raz pierwszy nasza kadra rozbiła namioty w ośrodku sportowym w Kamieniu. Szczęśliwy ośrodek, przyjeżdżając z Kamienia na Stadion Śląski, nigdy nasza reprezentacja meczu nie przegrała. Co robili ci piłkarze, kiedy nie trenowali? No przecież tu chodzili po tych alejkach, tu wokół, po tym parku. Ryby łowili, między innymi. Korzystali z hali sportowej, z urządzeń sportowych. Spacerowali, oglądali piękne premierowe filmy. Mówi się o panu, że pan właściwie spowodował, że myśmy łatwo stosunkowo przeszli do finału Mistrzostw Świata w Hiszpanii. A stało się to za sprawą tego meczu, który został rozegrany w Lipsku. Tam pan podobno wiózł własną sól, własnego kucharza i własne mięso. Sól, pieprz, własne mięso, wędliny. Tachaliśmy to do samego Lipska. Panie dyrektorze, no musi pan mieć wielu przyjaciół wśród sportowców, nie tylko sportowców Polski, myślę. Panie redaktorze, czy piszą do pana ci, którymi pan tutaj na początku... Piłkarze pierwszej reprezentacji, 90% piłkarzy pisze z całego świata do mnie karty widoków i pozdrowienia. Szkoda, że nie mam przy sobie, bo bym pokazał redaktorowi Bońka specjalnymi dedykacją pana Bońka, pana Lubańskiego i Szarmacha i Laty. Czego panu życzyć? Zdrowia, niczego więcej. Życzę. Tylko zdrowia. To był cios samuraja wykonany przez Grzegorza Kosiorowskiego. Tylko dlaczego bez krzyku? Może wyjaśni nam to pan Janusz Lukaszczyk, szef Klubu Kultury Starojapońskiej w Leszczynach. Faktycznie z reguły tylko na filmach widzimy, że Japończycy krzyczą, samurajowie, prawda? A co oni krzyczą w ogóle? Proszę pana, przyjęło się tak, że każdy żołnierz przed pojedynkiem przedstawiał się przeciwnikowi. I dlatego też te pojedynki wyglądały nieco inaczej. Czyli taki krótki życiorys jakby wygłaszał tymi okrzykami. Tak, oczywiście. Proszę pana, takich mieczy wykonaliście wiele u was w klubie. Tak, było 25 sztuk, w tej chwili jest kilka. Wędrują po kraju, część jest w Japonii, część we Francji. Nawet w Japonii? Tak. W klubie jest 18 osób, wiadomo mi, również dziewczyny, one chyba się nie zajmują Nie, dziewczyny malują, wykonaniem mieczy. Malują tuszem na jedwabiu w góry japońskiej. Tu mamy właśnie takie prace waszych koleżanek, to zdaje się pani Beata zrobiła, tak? Tak, Beata. Jedwab? Tak, oryginalny. Na jedwabiu, oryginalny japoński. Z dwóch stron zdaje się można taki obrazek oglądać. Natomiast chłopcy zajmują się głównie białą bronią, częściowo oligami i warsztatami japońskimi. Miecz jest w Japonii pewnym symbolem. Tak, jest to jeden z trzech insygni władzy. Oprócz tego było jeszcze zwierciadło i wisior. A sam miecz? Sam miecz jest symbolem duszy samuraja, tak by to określił Japończyk. Wachlarze, to jest taki typowy wachlarz gejszy, czy w ogóle Japonki? Wachlarz, który można kupić w każdym sklepie w Japonii, noszą go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A ten taki natomiast troszkę ten jest cięższy ciekawszy, wachlarz? Ponieważ tego typu wachlarze używane były przez oficerów wojskowych, a obecnie można go spotkać na imprezie walki sumo w Japonii, prawda, który jest prezentowany. Jakie przez... przeznaczenie tego wachlarza? Był stosowany do wydawania wszelkich rozkazów. Na przykład? Jest bardzo umowny przy rozpoczęciu jakiejś akcji, przy nadaniu kierunku ruchu. Wie pan, najciekawsze jest to, że takim wachlarzem można było zabić. Nawet? Ale w przypadku, kiedy żołnierz był wyzbyty broni wszelkiej, prawda? Ponieważ były one mocniejsze, masywniejsze,
płyty były robione z mosiądzu i blachy. Czy musiał ważyć po kilka kilogramów? Tak, do 5 kilogramów. Także on swobodnie mógł fechtować tym na polu walki z jakimś, prawda, skutkiem konkretnym. Muszę panu powiedzieć, że o takich wachlarzach to jeszcze nie słyszałem. No, widzi pan. No. Co jest głównym celem działalności waszego klubu? Przede wszystkim, wie pan, pokazanie tej Japonii prawdziwej, a więc oprócz wartości historycznych, kulturowych, pokazanie społeczeństwu tego, co w tej chwili jest najważniejsze. Jak ta Japonia się rozwija i jakie posiada zasoby kulturowe czasów minionych. Wypadałoby naszą rozmowę zakończyć tak, jak rozpoczęliśmy, jakimś efektownym gestem. No, trudno mi by było, czy komuś z nas przy pomocy tego miecza, więc może tym posłużę się wachlarzem. Ten gest oznacza zakończenie pewnej akcji. Jest własnością rodziny Machulików z Leszczyn, a mieszkankami tego wozu są pszczoły. I ja razem z nimi mieszkam w sezonie letnim. Też pan jeździ tym wozem Drzymały, tak? Panie Wojciechu, gdzie pan wywozi swoje pszczoły na świeże powietrze? Pierwsze wywożę ich na pola kombinatu PGR Leszczyny, a szczególnie na gospodarstwo Czuchów. Następnie zostały wywożone na pożytki leśne na lasy bagienne, ponieważ lasy bagienne dają większy zbiór miodu dla pszczół. Panie Wojciechu, co pan robi z tym miodem zebranym przez pszczoły? Ja jestem hobbystą, pszczelarzem. Mnie nie zależy na ilości miodu zebranego, tylko na jakości. Jeżeli pani sobie życzy, może pani zobaczyć, co można z miodu i innych produktów pszczelich wyciągnąć. No chętnie, a gdzie będziemy oglądać? Z drugiej strony, proszę. Po drugiej stronie wozu jest rodzina pana Machulika, żona Justyna i syn Jasiu, a także jest miód i wszystkie przetwory z miodu. Panie Wojciechu, to cały miodowy sklep. To jest kopia apteki. Ja się zajmuję zielarstwem od 40 lat, zainteresowanie jako hobbysta. Wszystkie zioła są kompozycją. Mają zasady działania gastralne, więc poprawiają stan zdrowia, apetytu, dróg oddechowych. Sprowadzam zioła z różnych stron. Mam nawet sprowadzone zioła z dalekiej Adelaidy, eukaliptus. Na co by to mogło pomóc, panie Wojciechu? Prawdę powiedziawszy, eukaliptus jest środek odurzający, większa ilość... To by było niezłe. Ciekawym produktem jest orzech włoski, spirytus, miód. Z dodatkiem propolisu jest dobrym, skutecznym produktem przy salmonelli. Co jeszcze można zrobić z miodu? Kosmetyki, maści lecznicze, więc mogę zaprezentować. Pierwszy produkt jest to Gold Cream, wykonany na naturalnych produktach. Następnym, najbardziej cenionym przetworem to jest maść uniwersalna z propolisu. Przy oparzeniach nie pozostawia blizów. Pani Justyno, te wszystkie wypieki to pani dzieło? Tak, moje dzieło. Upiekłam to na miodzie babkę, ciastka i sernik. A to jest przysmak faraonów. Miód, masło, jajka są jako lepiszcze i twaróg. I to jest zdrowe? Zdrowe, bardzo zdrowe. Czy pana syn Jasio też będzie zajmować się w przyszłości tymi pszczołami? Syn już całkowicie zajmuje się wozem. Był wychowywany w wozie wędrownym na Spartakusa i całym czasem, mając lat 5, już zaczął wyhodowywać matki pszczele, więc to jest unikat. Mając lat 9, zrobię kurs podstawowy pszczelarza. Ja nie muszę się niczym martwić, mam następcę.
Leszczyny to również rolnictwo i to rolnictwo indywidualne i kombinat państwowy gospodarstw rolnych. Problem, jak tu pogodzić ten nasz węgiel i jak to pogodzić to rolnictwo i jak pogodzić jeszcze budownictwo, bo za chwilę jak stanowice pójdą pod węgiel, to przyjdą znowu do PGR-u, żeby dać im nową ziemię. Proszę panów, może ktoś mi powie, kto podjął taką, no moim zdaniem, bzdurną decyzję? Bo jak można kilkadziesiąt hektarów klasy, nie wiem, chyba drugiej czy trzeciej, gdzie rosną buraki pastewne i kukurydza, przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe? Ja rozumiem, ludzie muszą gdzieś mieszkać. Ale czy nie ma innych, może gorszych terenów, gdzie mogłyby te domy powstać? Akurat to musi być na Parkowej czy na tym osiedlu Nowym Pstrowskiego. Gdzie mamy największe zakłady drobiarskie w katowickim? Właśnie na polu uprawnym. I teraz jest paradoks, bo naprzeciw tych zakładów chcemy budować nowe osiedle, które nam zintegruje Leszczyny z Czerwionką. Też problem, bo jest strefa ochronna, a te zakłady tak samo smrodzą jak koksownia. No jak to z tymi osiedlami? To znowu chyba była trudna decyzja do podjęcia, prawda? No są to dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego, w ogóle życia na Śląsku. Panie redaktorze i drodzy państwo, co dla nas tutaj nie jest nowością, trzeba pogodzić przysłowiowy nieraz ogień i ziemię. I wydobycie węgla, i mieszkalnictwo, i budownictwo przemysłowe. Akurat na tych ziemiach, o których tutaj koledzy mówili, chcę poinformować, są to ziemie w dużej części w tej chwili zdegradowane, zarówno przez wydobycie węgla, jak również przez opad pyłów i gazów. Średni opad pyłów w naszym mieście na dzień dzisiejszy wynosi 450 ton na kilometr kwadratowy rocznie. W tych warunkach tutaj wszystkim nam przychodzi Żydzi pracować i za wszelką cenę dlatego w nowej kadencji przyjęliśmy wspólnie z Radą Narodową, na najbliższej sesji stanie program ochrony środowiska za wszelką cenę. Uważamy, że... Za wszelką, to znaczy za jaką? Za cenę pracy, wytężonej pracy, zakładania filtrów i tak, tutaj padło kiedyś takie bardzo ładne powiedzenie na jednej z konferencji partyjnych kopalni Dębińsko, jednego z delegatów, który powiedział, że ponieważ dużo zrobiliśmy w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony wód, budujemy odstrzelnie ścieków, całą sieć kolektorów, ale powiedział, że być może kiedyś to będziemy te rzece Wierawce łowili szczupaki, ale czyli to będziemy w maskach. Stąd też w zakresie ochrony wód mamy bardzo wiele zrobione, ale przychodzi nam bardzo wiele jeszcze zrobić w zakresie ochrony powietrza. Powietrza atmosferycznego, aby umożliwić odpowiednie warunki życia i zamieszkania tutaj w śląskim mieście Leszczyny. Jeszcze tylko 40 sekund pozostało nam do zakończenia drugiej części naszego programu. Teraz kamery trochę odpoczną, państwo także odsapną, a ja obiecuję, że spotkamy się ponownie mniej więcej za 2 godziny. Powiedzieliśmy dzisiaj już o kilku niezwykłościach Leszczyn, a oto kolejna. Proszę państwa, pokażcie mi drugie takie miasto, w którym niemal prosto z balkonu można łowić na przykład sandacze.
O tym będzie za chwilę. Teraz zapraszam Państwa na kolejne, trzecie już dzisiaj spotkanie z Leszczynami. Pan powiedzieć, że wystarczy tutaj na ten staw przyjść z podbierakiem, raz go zarzucić i od razu taki obfity połów? Nie, panie redaktorze, trzeba ryby hodować. Jak się udaje, to się ma. W ten czas można dopiero podejść do wody z wędką. No to panie prezesie, konkretnie, jakie gatunki ryb macie w swoich stawach? Karp, karaś, linek, płoć, dringa, szczupaki, nawet i... Sandacze mamy. No ale na czym polegają wasze zabiegi hodowlane? No wie pan, trzeba tak, mieć odpowiednią ilość karmy, to rybę trzeba karmić odpowiednimi dawkami, trzeba czasami przy przełożeniu ryby z stawu hodowlanego do stawu wędkarskiego, trzeba dać pewną ilość ryb do badania. Dajemy... Oczywiście do badania lekarskiego? Do badania lekarskiego, proszę bardzo, panie redaktorze, to będzie świadectwo zdrowia pewnych ryb. Rzeczywiście autentyczne świadectwo zdrowia ryb. Tu jest w pewnym miejscu jest recepta, że trzeba dać jakiś medykament tej rybie, żeby ona wyzdrowiała. Przedstawiam Państwu pan Henryk Pietrzyk, prezes koła wędkarskiego działającego przy kopalni Dębieńsko. Panowie, widzę, że macie bardzo wygodnie tutaj z tymi stawami swoimi, wszak to prawie na osiedlu. Na brzegu stoją domy mieszkalne. Sądzę, że żony nie mają do was specjalnie wielu pretensji, że zamiast w domu siedzicie nad wodą. Nie, no panie redaktorze, to uprzyjemnia i żonom, nie? Bo jak jest piękna pogoda, niedziela przyjdzie, to można tu przyjść i popatrzeć, ile żon z dziećmi chodzi obok nas, nie? A to ilu was się... jest wędkarzy? Wędkarzy nas jest 878. Często spotykacie się nad brzegiem przy wędce? Strasznie dużo, bo my robimy zawodów około 10 do roku. A tutaj mam taki dowód, że odbyły się bardzo sympatyczne zawody wędkarskie, to chyba najmłodsi wędkarze. Tak, to co roku? Co roku robimy takie zawody dla młodzieży z okazji nie tam dnia pierwszego dziecka. Dnia dziecka, 1 czerwca. Co roku takie zawody organizujemy dla dzieci. Panie prezesie, pańska największa ryba, tu złowiona? No tu złowiona to był leszcz. Jak duży był? No leszcz 76 cm i ważył 4,250 kg. No to już duża łopata, jak się mówi o leszczu. Duża łopata, to już duża łopata. A panowie? No ja mam karpia. Jest pan w stanie nam to udowodnić? Ja jestem w stanie udowodnić. Tu jest zdjęcie. 10 kilo 200. Potężny karp, 10 kilo 200. Ale ja słyszałem, że jednego z prezesów zrzeszenia wędkarskiego działającego przy kopalni kiedyś pewna ryba dobrze przeciągnęła postawę. To był kolega źreźnik, który wziął karp około 18 kilo i taka sztuka, że porwała mu wędkę, pojechali za nim kajakiem i ten kajak zdążył prezesa przewieźć 4 drogi w tej z powrotem przez całą zaporę. Zwierzęta kochają i łąkę, i las, a ryby swą rzekę jak nikt. Raki drzewa tu mają wytracać ognia, a kwiaty ogroda swój świt. Na ziemi, to każdy z nas wie. Jest miejsce, gdzie dobrze mu jest. Leszczyny są małe, ale mają za to dużą lodówkę. Proszę popatrzeć, oto zdjęcie. Jak Państwo sądzą, ile domowych lodówek zastępuje ta chłodnia?
Specjaliści mówią, że 250 000. Pan dyrektor Jan Zemczak jest szefem chłodni. Proszę pana, co się mieści we wnętrzu takiej dużej lodówki? Żeby obrazowo powiedzieć, powiem, że mieści się 100 domków jednorodzinnych. A poza tym żywność dla około 1 000 000 ludzi. Czyli jest to duże wnętrze. Duże. Co wobec tego się przechowuje i w jakiej temperaturze? Przechowuje się przede wszystkim mięso, masło, ryby, no zajrzyjmy do wyroby tej lodówki, mrożone. Bo to pewno to samo, co i w tej domowej lodówce, tak, prawda? Mieszanka warzywna, lody, lody, masło, wiśnie mrożone, bigos. No i wiele innych rzeczy. Proszę pana, czy chłód, w jakim przechowywana jest ta żywność, nie wpływa źle na jej walory odżywcze? Przeciwnie. Temperatura minus 22 stopni, w jakich te produkty są przechowywane, konserwuje tę żywność. Ponieważ mówi pan, że temperatury panujące w chłodni to jest rząd minus 22-30, jest oczywiste, że ludzie pana załoga chodzi cały rok w naucznikach. To znaczy, ci, którzy bezpośrednio zatrudnieni są w komorach, mają niestety cały rok zima. Taka jest specyfika tej pracy. No bo to jest taki luty, mniej więcej luty, taki na Kasprowym. Na Kasprowym. Na Kasprowym, minus 20 parę stopni. Powiadają w Leszczynach, że pan zna się nie tylko dobrze na chłodnictwie, ale także na kluskach. Czy to prawda? Tak, produkuje kluski, pyzy. I tak jak gospodyni... Teraz tu gdzieś mieliśmy zdjęcia. Tak jak gospodyni dla rodziny w ciągu godziny robi te kluski, to ja robię za godzinę dla około 1000 rodzin. Czyli robi pan 1000 razy szybciej. 1000 razy szybciej. Ale czy też 1000 razy lepiej? No może nie 1000, ale na pewno tak samo. No to spójrzmy jeszcze na te pyzy. Tak one wyglądają. No takich pyz nie robi nikt, także proszę do naszych sklepów z mrożonkami w Rybniku i w innych miastach. Mam nadzieję, że będą smakować. Będą smakować. Hajdukujemy, nic nie robimy, wszystko nasze, co użyjemy, wszystko nasze, co użyjemy. A kto nie śpiewa i nie tańcuje, tym na świecie nic nie użyje, tym na świecie nic nie użyje. Podobno dni tego stawu, który tutaj się znajduje 300 metrów od nas, w którym wędkarze co sobotę łowią ryby, są policzone. Czy to prawda? Mogę panu redaktorowi pokazać pismo, które otrzymałem od dyrektora kopalni o likwidacji zapory wodnej. Pismo podpisane przez dyrektora, posłane do zarządu koła na nazwisko prezesa. I z tego wynika, że staw zostanie zasypany, tak? No wynika, że... No i co na to wędkarze? No są strasznie oburzeni. Mamy dużo emerytów, rencistów. To jest jedyne miejsce, na którym mogą ci ludzie wypoczywać. Mają rekreację jakąś po swoim ciężkim zawodzie, po swojej trudnej pracy w górnictwie. I odciągamy ich od tych restauracji, od tego wszystkiego. A teraz mu tam zasypią, to gdzie będziemy łapać ryby? Tam myśmy pokazali, jakie mamy zasoby ryby, które my sobie i po gospodarsku sami hodujemy, aby jednak tych ludzi czymś zasycić. Niemniej jednak po prostu węgiel trzeba wydobywać. I jedyna szansa w tej chwili, żeby ten węgiel wydobywać, to są między innymi takie działania, no przykre niestety, jak również i zasypanie tego zbiornika wodnego, który tutaj od lat jest. Tam są takie piękne bloki mieszkalne obok tego zbiornika. No i zasypiam to hałdem, to przecież te nasze hałdy się tu palą już 50 lat. Zbiornik Tama jest zbiornikiem wody przemysłowej służącym dotąd dla celów kopalni Dębińskiej i oczywiście ubocznie dla celów rekreacyjnych. I na całe nieszczęście znajduje się on w sąsiedztwie sołectwa Stanowice, pod którymi również zalegają bardzo silne złoża węgla. A no właśnie. Ja chciałem się spytać pana naczelnika, jak ja będę dojeżdżał do domu łódką, albo będzie prom. Ja nie wiem, bo ja mieszkam, proszę pana, tam i tam się ten teren ma obniżyć 18 metrów. Znaczy nie 18, a 9 docelowo do roku 2010. No czy 9, wie pan, to nie jest istotne. W każdym razie, co mają powiedzieć ci ludzie, którzy mieszkają
którzy nie wprowadzili się tam jeszcze do nowych domów, które tam powstały. Rzecz w tym właśnie dlatego, żeby pan nauczyciel nie dojeżdżał do domu i żeby te sołectwo stanowicze nie zostało zalane, między innymi dlatego rozważane opuszczenie zbiornika Tama, co spowoduje obniżenie zbiornika o 3 metry. W związku z tym nastąpi minimalizacja skutków wydobycia pod stanowicami. Między innymi dlatego to właśnie ma być. Oczywiście decyzje zapadną na forum Rady Narodowej Miasta i Gminy. Ale ja się zapytam pana naczelnika, tam jeszcze są domy, które są jeszcze nie zamieszkały. Przecież eksploatacji części Leszczyn już mamy zatwierdzone przez 20 lat. A tam są domy, które jeszcze nie mieszkają. Nawet kto dał zezwolenie na budowę tych domów? Sołectwo Stanowice stoi od wiek wieków. Również od wiek wieków jest tam węgiel kamienny i tak jak na całym Śląsku wydobycie następuje również i pod budownictwem mieszkaniowym. Stąd też działania kopalni i władz miasta muszą iść maksymalnie w kierunku minimalizacji skutków wydobycia, aby i węgiel szło wydobyć i ludzie mogli tam mieszkać. I to jak kolega Warzański powiedział, aby między innymi do domu nie musiał dojeżdżać łódką. Jesteśmy w ośrodku rekreacyjno-wczasowym w Rowniu. Przed chwilą rozpoczął się tutaj niedzielny festyn mieszkańców Czerwionki i Leszczyn. Poznamy nowych, interesujących ludzi. Będzie chyba dużo muzyki i śpiewu i sądzę, że będzie wesoło. Jak tu na festynie. Wilhelm Szewczyk, znany literat i publicysta, Karol Szarowski, dyrektor Śląskiego Wydawnictwa Prasowego i profesor Czesław Głąbik, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Mówią tu panowie o was nie bez satysfakcji, że stąd wasz ród. I tutaj wracacie nie tylko wspomnieniami. Ja myślę, że nie tylko wspomnieniami, ale bywamy tutaj także fizycznie. A po prostu dlatego, że każdy z nas pozostawił tutaj jeszcze swoją cząstkę fizyczną. To znaczy mamy tutaj cząstki swoich rodzin, krewnych, najbliższych często krewnych. Już nie mówiąc o gronie przyjaciół. Nigdy nie przypuszczałem, że wioska, z której pochodzę, w której się urodziłem, stanie się częścią miasta. Tu pozostaje do dziś moja najbliższa rodzina, to znaczy moja mama. Pozostaje rodzina dalsza i grono kolegów, przyjaciół. I myślę, że jeżeli się tutaj spotykamy od czasu do czasu, nawet w sposób niezapowiedziany, to między innymi dlatego, że jest nam tutaj miło spotykać się z naszym dzieciństwem. Sytuacja moja tak się potoczyła, że ja z Czerwionki wyszedłem. Więc może będzie nie od rzeczy przy takiej okazji powiedzieć, że z tym wyjściem to miałem pewne perturbacje. Było rzeczą wiadomo, że młody Głąbik to poszedł do szkół. Potem się kształcił, studiował i tak po latach zdobywał różne cenzusy, a to został magistrem, a to doktorem habilitowanym, doszło do profesury. Otóż wśród moich kolegów, tych, których najserdeczniej wspominam, chociaż już są nieobecni, powstało zakłopotanie, gdy próbowałem to wszystko jakoś wyjaśnić. Dla nich było ważnym, żebym potwierdził, że jednak jestem magistrem, bo to, co jest szanowanym stopniem, to jest stopień magistra. A reszta, że się jest doktorem, doktorem habilitowanym, jak się jest doktorem, a się nie leczy. A jaka była Czerwionka, jakie były te Leszczyny w okresie waszego dzieciństwa? Co wyście tutaj robili? Gdzie chodziliście na ryby, gdzie biegaliście, gdzie chodziliście na randki z dziewczynami? No więc... Kto się chce przyznać? W młodym wieku chodziło się na zabawy do Leszczyn, do sąsiednich miejscowości, raczej zapuszczaliśmy się aż do Knurowa, prawda, do Czuchowa, do Stanowic, do Bełku, no i do Rybnika. A co się wtedy tańczyło na tych zabawach? Proszę panią, tańczyło się przeważnie tanga, walce, no później już swingi. Nie tylko moi koledzy z sąsiednich miejscowości, ale przegędzanie raczej poszukiwali dziewcząt poza swoją miejscowością.
I takim najbardziej uczęszczanym kierunkiem to była Czerwionka, Knurów, Szczygłowice. Leszczyńskie pachoły wcale nic nie mają, wcale nic nie mają. Jeno jedne galociska, co na dupie mają. Jeno jedne galociska, co na dupie mają. Piątek się ich wypierą, sobota biglują, sobota biglują. A w niedzielę róbcy kupcy do rana tańcują. Jeżeli wolno tutaj dodać, więc dla mnie Czerwionka z tamtych lat, które dla mnie są w pamięci ciągle żywe, 40., to jest przede wszystkim zespół osiedli i przysiłków. To była stara kolonia, nowa kolonia. Wieś. To było Malenie, to była Ameryka, to był Milbach. Nazywała się tak, taka trochę. To był Milbach, prawda? A to dzisiaj wszystko nazywa się albo Czerwionką, a naczelnik miasta i gminy powiedziałby nie, to są dzisiaj Leszczyny. Pewnie ma rację. Ale ja wiem, że redaktor Szewczyk kiedyś postawił na swoim, bo jak tu jeździliśmy po miejscowości, powiedziano nam, że przewrócono tablicę Czerwionka, ponieważ jakoby redaktor Szewczyk powiedział, że jego noga tu nie postąpi, jak zniknie ostatecznie ta tablica. Czy to prawda? No tak, tylko że przywrócono tablicę na granicy dzielnicy. Ale jestem zadowolony z tego, prawda? Tak, i przyjeżdżę. Mnie się wydaje, że nazwy miejscowe jest to rzecz tak niesłychanie ważna, że lekkomyślne obchodzenie się z nazwami miejscowymi, co jest modą w naszym kraju, reformatorską modą, jest bardzo niebezpieczne dla tradycji narodowej. Ja się urodziłem na przykład na Ciosku i bardzo się cieszę, że kopalnia Dębieńsko, która tam na tym Ciosku, zburzywszy go razem z moim domem rodzinnym, prawda, zrobiła tam podobno jakieś odsalające dzisiaj tam urządzenia, ale klub techników i inżynierów górnictwa nazwała Cioskiem. Proszę bardzo, to nawet bardzo chętnie na tym Ciosku przebywam. A ja mam na pana, panie dyrektorze, takiego haka w postaci tych gazet. Pan jest szefem koncernu prasowego, który wydaje dzienniki i czasopisma w nakładzie ponad 2 miliony egzemplarzy, a rodzinna miejscowość Leszczyny nie ma nawet gazety miejskiej czy zakładowej. Myślę, że w bliższej lub dalszej przyszłości przyjdzie kolej również na to miasto Leszczyny. Którą z gazet lubi pan najbardziej? Proszę panią, wszystkie. Albin Szweda, sołtys wsi Szczejkowice. Mówią o pana wsi, że to bardzo gospodarna wieś, i w której panuje porządek, a wszelkie inicjatywy, które się rodzą, znajdują uwieńczenie, konkretne efekty. Długo budowaliście te szkoły? Budowaliśmy szkołę w przeciągu 3 lat. Słyszałem, że tajemnica pana sukcesu to jest to właśnie, że pan potrafi ludzi za sobą pociągnąć, za tymi inicjatywami, na rzecz inicjatyw. Jak pan to robi? Więc jak to robię? Po prostu jestem czuły na wszystkie sprawy, które dręczą mieszkańców. Staram się w każdej sytuacji przyjść z pomocą. Słyszałem, że i z miejscowym proboszczem współdziałacie w rozwiązaniu różnych problemów w gminie. Jak najbardziej. Pomagamy sobie wzajemnie. Proboszcz miał też trudności z budową nowego kościoła, domu parafialnego i też starałem się w jaki tylko był możliwy sposób, żeby pomóc. Proboszcz stara się znowu mnie pomóc, to znaczy w ten sposób, że wszystkie zebrania, ważniejsze sprawy są ogłaszane z ambony i jeszcze z odpowiednim komentarzem pozytywnym na korzyść moją. Czyli linia porozumienia na szczeblu waszej wioski realizowana jest pomyślnie. Pomyślnie. Ku zadowoleniu obu stron. Ciebie umiłował, a teraz mnie nie chce. Który miał chodzą po
przedstawić gospodarzy tego zielonego ośrodka. Pan dyrektor kombinatu PGR Leszczyny, Tadeusz Iskrzycki, i dyrektor kopalni Dębieńsko, pan Andrzej Kapłanek. Mówią, że panowie tutaj zrobili coś z niczego. No więc może coś z niczego, to tak nie można powiedzieć, bo coś tutaj było. Jednakże ja bym powiedział, dotychczas co tu było, nie nadawało się to do ogólnego korzystania dla szerokiej publiczności. No, była jakaś stara budowla i zaniedbane stawy. Tak. A tak. Co teraz jest? No w tej chwili przede wszystkim już zbudowaliśmy piękne baseny. Są tutaj cały zespół boisk sportowych. Jest już tutaj ośrodek kolonijny. Jest tutaj zaplecze gastronomiczne, gdzie ludzie mogą tutaj spożywać. Także można powiedzieć cały kompleks potrzebny dla odpoczynku sobotnio-niedzielnego. Panie dyrektorze, co było takiego najtrudniejszego w tworzeniu tego ośrodka? Każda rzecz, którą się tworzy, można mówić o trudnościach, ale jeżeli robi się to dla naszych dzieci, dla naszej załogi, która ma tu bardzo bliziuteńkę, bo praktycznie 12 kilometrów, i wtedy te trudności są mniejsze, nawet z pogranicza przyjemności. Wydawałoby się, że jest to bardzo blisko przemysł, a jest tu jednak zupełnie inny mikroklimat. Jest tutaj to ten ośrodek otoczony lasami, jest tutaj wielki spokój i można tu rzeczywiście prawdziwie wypoczywać. Tutaj ściągamy każdego, kto chce skorzystać z tego pięknego otoczenia, z tego powietrza i z tych atrakcji. No co, wyjechali tutaj stąd Holendrzy, sportowcy. Chodzi o zapracowanie również, tak. Zarobienie na tym ośrodku, tak. by ten koszt utrzymania był jak najmniejszy, a wręcz myślimy o zysku. Przepraszam bardzo, zaoszczędza na Książeczce górnik. I tak sobie fajnie żyję, co zarobia, to przybija, nawet co byga do tych. Taki wielu musi być, wielu nie nic nie robić, ino pić. Wielu nie, co zarobia, to przybija, nawet co byga do tych. Pan Edward Ostroch jest komendantem Straży Pożarnej w Leszczynach. Zbiera także stare pożarnicze przedmioty, które służyły kiedyś do gaszenia pożarów. To jest pochodnia naftowa. Była używana przy akcjach gaśniczych w porze nocnej. To jest dzwonek ze słuchawki czterokołowej kunnej, który służył do sygnalizowania, że straż jedzie do pożaru. Tutaj jest topór ciężki sprzed I wojny światowej, a tutaj jest topór ciężki amerykański, który przybył do nas w akcji UNORA w 1945 roku. Widziała pani Płonący Wieżowiec film? Tak, tak. Tam właśnie na tym filmie strażacy takimi toporami posługiwali się przy torowaniu sobie drogi do pożaru. I są również trąbki i bekadła. Bekadło to służyło do alarmowania straży, jeszcze jak nie było syryn. Jakiś czar i jako siła, co mnie dzielnie do nich gnął. Gośćmi dzisiejszego festynu są także rzemieślnicy z Leszczyn i Czerwionki. Przedstawiciele rzemiosł, jak widać, różnych. Tak. My cukiernicy przynieśliśmy na tą uroczystość tort. Ja jako blacharz samochodowy przyniosłem kronikę ze zdjęciami, bo samochodu tutaj po prostu nie można wprowadzić, ale zapraszam miłą telewizję na warsztat. Ja prowadzę malarstwo, tapeciarstwo,
Ja prowadzę zegarmistrzostwo, naprawiamy wszystkie zegarki, jak elektroniczne, tak dawne, szwajcarskie, które były dawane na kopalni na 25 lat pracy KWK Dębieńsko. Robię okulary. Chciałbym pokazać kilka wzorów okularów, które są modne. Widać po wyglądzie, że jest z nami również kominiarz. Czy zdarza się czasami, że te guziki, które szczęście przynoszą, ktoś chce tak ukręcić i zabrać? Bardzo często zdarza się taka sytuacja. Dawają po 200 i ukręcają po prostu guziki. Pan jest przewodniczącym Społecznej Rady Rzemiosła. Nasza rada przeprowadza różne akcje społeczne. Budowaliśmy szkołę razem z mieszkańcami, czy malowanie bezpłatnie dla wdów, dla osób wielodzietnych. Na święta przygotujemy 150 paczek dla ludzi niepełnosprawnych, chorych. Kiedyś pan naczelnik nawet wspomniał, że nasi rzemieślnicy to mają nie tylko złote ręce, ale mają nawet złote serce. Wokół nas biały śnieg, niby stos czyściutkich karp. Ktoś napisze może wiersz o przygodzie naszych serc, gdy zasypie wiatr stani podwójny ślad. Ty moich stani śledzisz bieg i rzucasz serce na śnieg. Żywy kwiat, żywy płomień, ja sercu ogrzać cię dam i nie będziesz już sam, przyjdziesz do mnie, dobrze wiem. Na naszym festynie tutaj dzisiaj gościmy laureatkę. Laureatkę konkursu piosenki rosyjskiej i radzieckiej w Zielonej Górze. Pani Stenia Szyb. Było to 13 lat temu. Razem z zespołem wokalnym w Raciborzu wyśpiewaliśmy nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Była to nagroda prezesa. Miło nam słyszeć. Mam w ręku folder z tej właśnie imprezy, z tego festiwalu i fotografię, na której widzimy panią również. Tak. Pani Steniu, jaka to była piosenka? Była to melodia rosyjska ludowa pod tytułem Ja chronię złoto. Podoba mi się melodyjność tych pieśni, no i wtedy można się po prostu pokazać głosowo w tych piosenkach. Nie byłoby festynu bez regionalnych smakołyków. I tak jest dzisiaj tutaj w Leszczynach. Proszę Państwa, więc oto jest typowy świąteczny obiad śląski, który dzisiaj tu serwujemy. Mamy roladę śląską, modrą kapustę oraz kluski śląskie, czyli ciemne i jasne.